Dobry wieczór, panie. Z Paulem Newmanem. Z Timothy Daltonem. No i ostatnie zdjęcie z Gregory Peckiem. Oto obok wszędzie nasz gość, proszę państwa. Jak to się stało, że pan się znalazł w gronie tak wspaniałych gwiazd? Był to przypadek, jak to zwykle bywa w życiu. Potrzebowano dublera dla Max von Sydow, dla aktora szwedzkiego, który pracował w filmie Dune. Był to film science fiction, który filmowany był w 1983 roku przez Dino De Laurentiis. On był producentem filmu, a reżyserem David Lynch, znany reżyser amerykański. Ponieważ odpowiadałem wzrostem i mniej więcej warunkami fizycznymi, zostałem do tego filmu zakwalifikowany jako standing, jako dubler od przygotowania światła i sceny, jako dubler taki techniczny, można by to powiedzieć. Czy do tej pory jest pan nadal dublerem? W tej chwili pracuję jako dubler, jako fotodubler, jako dubler kaskader i ostatnio jako aktor i model w reklamówkach dla telewizji. A sprawcą, proszę państwa, tego wszystkiego jest siedzący tutaj obok mnie pan redaktor Sobolewski, którego rubrykę między innymi w Kurierze Polskim państwo często czytają, spotyka się z wieloma ciekawymi ludźmi. Czy w Meksyku aż pan wyszukał pana z broszka? Proszę pana, moja rubryka na... Po męsku wygląda. Po męsku pani wygląda. Moja rubryka na zamówienie jest rubryką na zamówienie, więc jest to pewna obligacja dla mnie. Ja przyjmuję zamówienia czytelników skierowane do siebie z prośbą o przedstawienie jakichś osób popularnych, a przy tym zamawiam, prawdę mówiąc, również u siebie też osoby, które mnie interesują. No, pan trafił do mojej rubryki rzeczywiście przez zamówienie czytelnicze. Zadzwonił do mnie mój czytelnik z prośbą o przedstawienie pana sylwetki na łamach Kuriera Polskiego. Jak pan się znalazł w Meksyku? Znalazłem się również przypadkiem. Pojechałem na wakacje. Były to już moje trzecie wakacje meksykańskie i te wakacje tym razem zakończyły się dłuższym pobytem w Meksyku. Ja życzę dalszych wielkich sukcesów, już bardziej artystycznych niż w zastępowaniu wielkich gwiazd. Natomiast, proszę państwa, mogę obiecać, że z redaktorem Sobolewskim będziemy się co pewien czas na plotkach o sławnych ludziach spotykali.